Witam w kolejnym odcinku Retro to Castle Wolfenstein. Tym razem spróbujemy przejść przez zamek Szustapol oraz odnaleźć przejście na miejsce ceremonii. Ej, misja trzecia, Chateau Szustafel. Musimy powstrzymać ceremonię namaszczenia i zniszczyć super żołnierzy, zanim staną się tymi ciemnymi rycerzami, jakkolwiek to przetłumaczyć, Dark Knight. Aby zapobiec wskrzeszeniu Henryka I. Jeśli przemiana nastąpi, może ich moc może być nieoceniona i trudna do powstrzymania. No i eliminujemy też tych operacyjnych SS Paranormal w tym zamku, do którego teraz pójdziemy. Okej, lecimy. Stąd przyszliśmy, do tej piwnicy. W piwnicy też zaczynamy. Kogoś tu słychać, że tupta. Ale tu już nie musimy się skradać. Tutaj nad nami będzie chyba. Ło, nad nami, z każdej strony tu będą ludzie. Czekaj. Gdzie jest moja broń? Podskoczył. Jeden. Już mi wystarczy skradania. Te gierce, okej. Okay. Jeszcze jeden. Z granatem chłop leciał. To ciekawe. Okej, okay. Jeden na pewno pamiętam, jest gdzieś na dachu. Bo mnie zawsze zabijał, o. Trafiony. Teraz czapka mu spadła. Okej, okay. Kolejny dobity. Lecimy dalej. Ich tu będzie masa w tych zamku. Także tu będzie sporo akcji. Bierzemy jedzonko, bierzemy czapkę. Jeżeli komuś by się udało tu tutaj jakoś zakraść do nich, to się da zniszczyć i tu było dwóch paziów oryginalnie. Ale strzelił szybko. Niczym na najwyższym poziomie w bladzie. Tutaj niestety nie udało mi się złapać rozmowy pomiędzy dwoma generałami. No niestety. Kurde, tego się trochę boję. Odpędzimy go trochę i też... A dobra, walniemy z Panzerfausta w niego. Ładnie. Jakiś Thompson może? Okej, okay, Thompson. I gdzieś słyszałem Elite Guarda jeszcze, nie? Pierwszy. Elite Guardy. Tutaj też będą się masowo pojawiać. One są pod taką ochroną raczej tej Madame Blavatsky, nie? Która tam jest odpowiedzialna za te... za co? Za tą ceremonię, nie? Ktoś tu jeszcze? Jeszcze ich więcej. Zastrzelony. Ktoś coś jeszcze? Na razie nie. Tu w tym pokoju byłaby taka mini ceremonia właśnie tych Elite Guardów. One by sobie tu siedziały i odprawiały jakieś mini rytuały słowne. Coś jeszcze? Chyba tyle. Tu mają dwa kielichy takie. Srebrne. Chyba, że to jakieś złoto takie. To straciło kolor, ciężko powiedzieć. Okej. Okay. I tu, w tym miejscu, jak zniszczymy portret i strzelimy w guzik, to mamy sekrecik. Wchodzimy do takiego ładnego dosyć pokoju. Tutaj jest jeszcze kolejny kielich oraz czapeczka. I apteczka nawet jest. Wszystko tu jest. Bardzo fajnie. Nie możemy... Okej, okay, dźwignią się udało. I co, teraz wchodzimy... do góry. Ktoś tu jest? Nie, tu jest tylko obraz. Ktoś wie, jaki to obraz? Ja nie kojarzę. Okej, tam nie przejdziemy. Tu jakaś amunicja. Dzień dobry. Oj, tu słyszałem drzwi otwarte. Tu się chłop próbował skradać, czy cokolwiek on robił.
Okej. Okay. Krzesełko w poczekalni. Możemy przejść. Dzień dobry. Więcej pancerza. Weźmiemy tylko czapeczkę, bo mamy wystarczająco. Na fulla. Tu zamknięte. Tu nawet nie możemy przejść. Więc chyba... Tak, musimy tutaj przez balkon przejść. Na samą górę. Bo tutaj jakiś pan generał sobie stał. To nie był ten, którego mieliśmy zaeliminować. Generał von Schubert. Nie wiem, chyba to nie on. Tego też zastrzelimy. Mamy notatkę, nie wiem, na tym poziomie. Od wysokiej kapłanki Blawacki do Himmlera. Mój dobry przyjacielu i przywódco. Kiedy teraz do ciebie piszę, jestem wypełniona nieopisaną mieszanką radości i oczekiwania. Oto jest ten dzień. Niemalże godzina największego triumfu. Przeznaczenie teraz wprowadzi nas ku naszej randce z namaszczonym, wprowadzając nas nowe, chwalebne tysiącletnie imperium. Czyli to dalej odnośnie tego, tej operacji Resurrection, nie? Aha, tutaj było zamknięte. Czekaj, zgubiłem się. Jednak tu mieliśmy iść, tutaj całkiem sporo jest. Czyli chodzi na to, że sam Himmler to się zna od bardzo dawna z... Właśnie z tą Blawacki. Kurde, jak mnie trafił z tego pistoletu. To był ten? Tak, to był ten generał. Dobra, został pokonany. Dobra. Za barykadą, za stołem. Bierzemy czapeczkę. Tego strzelimy. Stali się od bardzo dawna i... Planowali to wszystko, ale... Nawet taki chłop jak Himmler ma pełen szacunek i zaufanie do tej baby, nie? Do tej Blawacki. Dobra, musimy wyjść z powrotem na górę. Tutaj jest drabina. Jezu, tutaj oni tak stali. Trochę dostałem damage'u, jeszcze tu są. Ten tu jakieś bandy hopy robił. Trafimy ją w końcu? Okej. Okay. Kolejny. Słyszę pod nami jeszcze jednego Eligarda gdzieś. Bo jej nie widzę. Możemy tu zeskoczyć. Gdzieś. Możemy też pobawić się innymi brońmi, na przykład tym. Hej. Dzień dobry. Pani Elitgard? Niech tu podbiegnie, możemy ją sfajczyć trochę. Kradnę się. Ale piszczy jej. Jedna z drugą. Jejdź, brutalne trochę. Ale to nic. Do Venoma nie mamy za dużo amunicji. To byśmy sobie wzięli. Może tego Thompsona troszeczkę? Możemy wziąć. I tutaj, z tego co pamiętam, mamy jeszcze jeden sekret. Okej, okay, jak nadusimy... Takie coś do żaru, taką łopatkę do żaru, czekolwiek to jest. Mamy kilka sztabeczek złota. Cyk. No i git. I gdzie teraz? Tu mamy zamknięte. Chyba tam na dół, nie? Tu jest pani Elitgard. Padła czy nie? Nie padł. Jej. Weźmiemy sobie coś innego. Ktoś tu coś ten? Już chyba byliśmy. Może pójdziemy na dół. To jest jakiś stolik.
Oho. To my też do nich strzelimy. Nie wiem, czy to wyszło. Pewnie nie. Oczywiście, że nie. Oj, coś niecelnie. No podbiegnij, proszę. Tutaj mamy stolik, ale jako tako notatki nie ma. Okej, okay, padł. Dzień dobry, nikogo nie ma. Okej. Okay. Trójka ich już była, okej, okay, tu mamy jedzonko. Drzwi, których nie da się otworzyć. I tu chyba mamy przejście do wyjścia. Lecimy dalej. Okej, okay, lecimy dalej. Część czwarta. Nieświęta ziemia. Musimy powstrzymać ceremonię namaszczenia tych super żołnierzy przez Mariannę Błowacką przed ich przemianą w Dark Knightów, co jest kluczowe dla wskrzeszenia tego Henryka I. Jeśli ceremonia się odbędzie, nie wiadomo jak potężni będą. Okej, okay, lecimy. It etius hominum morde suna miras. All right, Madame Blavatsky will begin the ceremony any time now. Once she begins, make sure that you do not look in the direction of the ruins. What will happen if we... If you look? Well, first your blood would begin to boil. And after that? Well, it doesn't matter very much after that, yeah? Stand your post here and make sure you do not lose power. Understood? Jawohl! No i okrzyczała ich, nie? Taka właśnie baba. No i tu od razu mnie widzą. Przygotowani na mnie byli, nie? Jeszcze jeden gdzieś za... Samochodem powinien być gdzieś, tu? Halo, pan Niemiec. Okej, okay, zakłopotał się trochę. Tu możemy przejść, mamy trochę pancerza i trochę apteczek. Że wychodzimy z tego zamku, z tej posiadłości. Mamy lewo, prawo. Tu gdzieś na lewo, no, znaczy na prawo. Będzie przeciwnik, tylko ja go nie widzę nic a nic, oho. Coś tam strzelają do nas. Okej, udało się. Tutaj powinny być, z tego co pamiętam, naboje do Tesli. Czy są bardziej cewki? Nie wiem jak to nazwać. Chyba cewki to powinny być. Okej, okay, lecimy dalej. To będzie długa plansza. Dużo bieganiny. Tam będziemy musieli się dostać. Właśnie w to miejsce. Ten karabin będzie tutaj nieoceniony. Dzięki niemu będziemy mogli widzieć w tym roku. Już tutaj. Jak za szybko chodzimy, to on nie działa niestety. Ktoś tu, coś tu. Już do mnie strzela, tylko nie wiem skąd. Kurde. Właśnie widzicie, tutaj ktoś jest. Okej. Okay. Zestrzelony. Podejdę do góry. Tu jest Elite Guard 1, tam jest drugi. Zestrzelony. Okej. Okay. Coś jeszcze. Chyba na razie nie. Lecimy dalej. Tu jest ten domek. Tutaj jakie animacje w ogóle. Skąd dziadygo? Kurde, nie widziałem skąd. Czekajcie, zmienię broń jeszcze raz. O, tu jest pani. Skąd mnie ten Mauser dostrzegł?
Ty, no nie widzę tu nikogo. Chyba, że tam. No ślepy. Jezak jest. Trochę apteczek. Lecimy dalej. No gdzieś tu mnie strzela. Tylko skąd? Dobra. Przejdę za ten murek. To, że ty? Chyba on. Dobra, to... Nie widziałem go w ogóle. Ktoś tu coś tu? Chyba nie. Super karabin. Całą grę mógłbym nim przejść. Po cichutku. Okej, słychać tu kogoś. Weźmiemy sobie Thompsona. Dobre. Była zaczajona pani. Yeah. Takie efekty nam tutaj zrobili. Tam ktoś jest? Tak, tu jest dwóch paziów jeszcze. Jeden w karabinie, druga. Ustrzelona. Ktoś jeszcze? Nie wiem. Skąd? Że stąd? Ktoś mi z tego Mausera śmierdzącego strzelaniem? Nie mam pojęcia skąd. Stamtąd chyba nie. W każdym razie gdzieś tu właśnie mamy sekrecik potężny z wieloma sztabkami. Tyk. I zaliczyło nam sekret. No, jak tu wskoczyć? Wzięte i tutaj pancerzyk, amunicja, fajnie. Tutaj, pamiętam. Możemy się przyszykować. Tu będą dwie baby czekające na nas. Śmieszne animacje mają, jak giną od tej Tesli. Okej. Czyli musimy jeszcze raz naokoło przejść. Nie wiem, kto mnie z tego Mausera tam strzela. Okej, lecimy. Już prawie końcóweczka gry, nie? Możecie dać znać, jaka jest wasza ulubiona misja. Ja to trochę zmieniam te ulubione... Stamtąd gdzieś. Trochę zmieniam na chwilę moje gusta. Tam na drzewie była menda. Co do misji. Raz lubię tą, raz lubię tą. Zależy, jak mi idzie w danej misji. Ktoś tutaj? Chyba nie. Tutaj już je zdjęliśmy z daleka. Mamy most. Bardzo straszna sekwencja. Niczym z horroru. Możemy tutaj do czegoś postrzelać? Ja tu nic nie widzę. Co mnie strzela? Co tu się podziało? Może z tego, czekaj. Jeszcze jedna. Ale mnie tutaj zdjęła. Ja nawet nie widziałem naboi, że leciały. Okej. Ciężko. No dobra, trochę hapeków potraciłem tutaj. Jeszcze jeden. Elite Guard. 50 hapeków mi tylko zostało. Samochodzik. O, dobra. Trochę odzyskane. Tutaj mamy to, gdzie widzieliśmy pierwszą cutscenkę, nie? Tutaj stała ta Blavatsky. I co? Zawaliło się za nami. Trochę pozbieram rzeczy. Oj, tutaj dosyć sporo amunicji i wszystkiego. Czy tu będzie walka potężna? Z czymś? Już widzę z czym. Idzie.
trujemy w niego. Kurde, cwaniak jest. Słuchajcie, musimy jakoś to sprytnie zrobić. Okej. On ma mnie tutaj praktycznie na strzała. Okej, amunicja się skończyła. Dobra, spróbuję wyjąć Venoma, póki jest uszkodzony. Okej, przewrócił się. I co tu jeden był? Tam jest drugi. Ten drugi, widzę, że tam jest trochę... trochę taki średnio sprytny i on tam... Oho, dobra, jednak idzie. Dobra, strzaje się tutaj. Halo, idziesz? Gdzie on jest? Tam jest. Możemy go trochę opukiwać z daleka. Co, myślę, że w prawdziwym życiu taki super soldier by się średnio zdał. To niby taka jedna potężna jednostka, ale zdjąć go nie tak ciężko. Siłę ognia mam wysoką, mocną. Ale jeżeli chodzi o jego przeżywalność, to nie jest tak kolorowo. Nie wiem, czy by się sprawdził w boju. Dobra, wszystko nadrobione, pancerz. Możemy lecieć dalej. Tutaj chyba jest koniec poziomu. Zobaczymy tylko podsumowanie. Tak, tutaj? Czy nie tutaj? A tutaj na środku. Wszystko, wszystko. Dobra, teraz dwie takie krótsze misje były, ale w następnym filmie prawdopodobnie skończymy RTCW. Do następnego.